Witam wszystkich z tej strony, Szwajcar. W tym nagraniu będzie nietypowo, bo pokażę konto transakcyjne, wyniki z tego konta i kilka najlepszych transakcji. Konto około 200% na plusie aktualnie i transakcje od początku listopada, czyli trochę ponad miesiąc czasu. Natomiast Tutaj widzimy wykres DAXA. a nie nagrywam, a to z tego względu, że to jest największy kosiarz i najwięcej ludzi traci pieniądze na tym właśnie instrumencie. DAX z racji tego, że ma niski koszt spreadu, około 1 punkt średni w większości brokerów, przy zmienności nawet ponad 100. Czasami nawet zmienność dzienna wynosi 300 punktów. Dlatego jako, że każdy się interesuje DAXem, no to również nagram o tym DAXie. Widzimy w ostatnich tygodniach okres konsolidacji. Tutaj, gdzie teraz zaznaczam, czyli praktycznie od początku listopada mamy konsolidację. I w tym okresie dosyć duża zmienność implikowana. Jeśli chodzi o zmienność implikowaną, zaraz pokażę o co mi chodzi. Dla mnie, zmienność implikowana to taka, że w jednym zakresie cen mamy ruchy góra-dół cały czas. Widać, że tutaj jest nawet taki kanał cenowy na tym dachcie. To znaczy jest. On już był, przeszedł do historii. Wszystko co tutaj już widzicie, to tak zwany rynek martwy. Którego już nie warto nawet analizować, bo to już przeszłość. Zobaczcie nawet, że dokładnie w poniedziałek znacząco zwiększyła się zmienność na rynku. Nastąpił spadek około zaraz sobie policzymy, około 387 punktów, czyli o wiele większy niż w poprzednich dniach. Ale przejdźmy do rzeczy. O co tu chodzi? Jako, że była tutaj konsolidacja w całym okresie listopada, to gridziarze powinni pokazywać swoje wyniki na kontach. Nawet już tutaj te zaznaczone poziomy między 13 200 a 13 300 pokazują, że mieliśmy wiele odbić między tymi poziomami. Zobaczmy, ile tych ich było. Było pierwsze wejście, zejście drugie, trzecie, czwarte, piąte szóste, siódme, ósme, dziewiąte 10, 11, 12, czyli 12 razy 100. Bo tu jest ręcz 100 punktów. To daje 1200 punktów na samym zagrywaniu tego kanału. Bardzo prosta metoda. 1200, nawet jeśli teraz macie tutaj czwartego longa, to maksymalnie byliście na stracie około 270 punktów. Tutaj mogliście jeszcze wychodzić z pozycji na powrocie. Natomiast myślę, że od poniedziałku rynek znacząco się zmienił po tym wzroście nagłym zmienności. I teraz już będziemy mieli do czynienia z większymi zasięgami ruchów. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o taksie? Dlaczego on tak kosi wszystkich, którzy tutaj handlują? To znaczy, może nie wszystkich, ale większość. Ponieważ oddalmy ten wykres na H4, gdzie widzimy początek wykresu. Tutaj mamy sierpień 2019. I co tutaj widzimy? Że przed tym okresem konsolidacji w listopadzie był bardzo długi trend wzrostowy. Swing wzrostowy z małymi cofnięciami. Także na DAXie jest przeplatana konsolidacja i okresy swingów. Jeśli macie słaby timing, no to jak grydziarze sobie wchodzicie tutaj, później znowu dokładacie, a myślicie, że tu będą takie ruchy. A jednak nie. Żadne tło. Wam tu nic nie da, po prostu jest taki okres na rynku, że jest trend wzrostowy w górę z małymi korektami. Nie ma co zagrywać shortów. To znaczy, jeśli nawet jesteście tu w shortzie, a nie dokładacie gridując, to i tak się nic nie stało, bo przy zejściu tutaj sobie dopiramidujecie te pozycje. I osiągniecie to, co i tak chcieliście. Szkoda tylko właśnie tego okresu, gdzie jesteście z otwartymi, z otwartą stratą na jednej pozycji. Nie daj Boże, dwóch, trzech, czterech albo pięciu, sześciu. Wiem o tym bardzo dobrze. Bo wiele osób pisze tutaj w tym okresie do mnie pisało, że mają już. Otwarte shorty, od mniej więcej to się zaczęło. Tutaj 12:100, na jakiejś grupie, ktoś otworzył sobie dużego shorta i myślał, że cena zejdzie tutaj, a jednak nie. Cena od razu poszła w górę. Widziałem rachunki traderów, którzy mają właśnie z tych cen otwarte shorty, później w przedziale. Tutaj tym 12, 500, 12, 600. Bardzo dużo nagridowane. Też pewnie jakieś były sygnały. I dalej, tutaj grid. I konto praktycznie już do wywalenia. Praktycznie już zbankrutowane. Minus 80%. Widziałem u 4 osób. I teraz pytanie. Co zrobić? Dopłacić, przetrzymać, żeby taką to było. Ja radzę od razu się zdelewarować z połowy pozycji, czyli macie takich gridów nagridowane 100%, no to zmniejszacie to pozycję short do połowy jej wielkości. Patrzycie, co dalej się dzieje. Jeśli dalej rośnie, no to znowu ją zmniejszacie, na przykład do 25% wielkości. Jeśli bylibyśmy ponad 12400. pewnie zapytacie, dlaczego radzę w ten sposób delewarować się, zmniejszając wielkość pozycji, a nie od razu zamknąć całą pozycję w cholerę i przestać gridować. A to z tego względu, że wcale nie jest pewne, że rynek będzie stale rósł w górę. Może nagle zawrócić. Tak jak stało się to na przykład tutaj, przy tym spadku. Zamykając zgridowane pozycje long, tutaj na tym poziomie, stracilibyście kompletnie, jeśli rynek by Wam odjechał w górę. Nie moglibyście już tego odrobić bez nadużywania ryzyka. Dopiero na tym ruchu wzrostowym tutaj, piramidując pozycję, można by było to odrobić. W inny sposób trzeba by było nadużywać ryzyka tutaj na tych konsolidacjach. Bardzo szerokich zresztą, które były w sierpniu. Także powolne zdelewarowanie. Teraz to wyczyszczę. Jeszcze raz pokażę. Przykładowo. Jesteście tutaj zgridowani i macie właśnie dużą pozycję na short. To po nowym szczycie radzę po wejściu ceny na nowy szczyt radzę właśnie zmniejszyć pozycję do połowy, bo jeśli zaczęłyby się spadki, to od razu trzeba by było wyznaczyć moment, gdzie znowu zwiększamy pozycję do Większej wartości. Czyli zmniejszamy pozycję do połowy, a później znowu zwiększamy do pełnej stawki. Tutaj, na przykład, po przełamaniu, to znaczy tutaj, zwiększamy po przełamaniu tych dołków i jakimś overbalans na powrocie, znowu zwiększamy tą pozycję. I na przykład, już mamy o wiele większą na 150%. Rynek dalej spada tutaj na przykład po przełamaniu tych tutaj dołków znowu zwiększamy mamy na przykład 250 początkowej stawki znowu rynek spada na przykład przełamując tutaj ten dołek i powracając o jakiś overbalance nie od razu na, jak w piramidowaniu na maksimum ruchu spadkowego na lokalnym minimum, tylko na powrocie sobie zwiększamy tutaj to zaznaczę, mamy na przykład już taką wielkość pozycji, 4 razy większą niż początkowa. I tutaj, jak byłaby panika mocno w dół, to zamykamy tą całą wielkość pozycji. Takie zarządzanie kapitałem to rozumiem. I takiego właśnie brokerzy się boją, a traderzy wtedy zarabiają. I to bardzo dużo. Zobaczcie, że na DAX-ie właśnie chodzi o to, aby wyłapywać te bardzo trendowe ruchy bo na nich można właśnie zrobić tak zwane combo i podokładać te pozycje w jednym kierunku piramidować te zyski zwiększyć tą początkową pozycję nawet do 8 razy więcej zobaczcie teraz w tej ostatniej konsolidacji czy dało się piramidować? Ja nawet na grupie traderów stawiałem zrealizowane piramidy, gdzie ten ruch spadkowy w dół był bardzo dobry do piramidowania. Tutaj największa korekta od samego szczytu do tego dołka to była około 35-37 punktów. Tutaj na zakończenie sesji była większa około 55-60 punktów około. Ale później kolejny dzień, także. Czyli takie kombo, gdzie w ciągu jednego dnia cena spada, zamyka na minimum, i znowu drugiego dnia cena znów spada, jest najlepszą opcją do spiramidowania. Teraz nie ma takich ruchów, że w ciągu trzech dni cena spada lub rośnie w mocnej tendencji z dużą zmiennością, ale takie podwójne dni, Mogą się zdarzyć, także ten ruch tutaj, poniedziałek, był bardzo dobry do spiramidowania shortów. Ja, co prawda, miałem tu cztery pozycje short, jednak większe piramidowanie prowadziłem na Dow Jones 30. Ale każdego pewnie obchodzi, co będzie w przyszłości. Także daję prognozę, że niedługo znajdziemy się tutaj. 12,800, i to tyle z prognozy, jak to wyznaczyłem, to mogę powiedzieć nie tutaj, tylko na platformie edukacyjnej w skrócie PGT. Teraz przechodzimy do, a to dlatego tak mówię, bo to wymaga już głębszego wyjaśnienia i poznania, tak zwanych ATR-ów i innych zależności. Teraz przejdziemy do tego konta, które na początku mówiłem, że. Mówię. Widzimy właśnie to konto. Widać, że ta historia obejmuje ostatnie 36 dni. Tu na PIPSY nie ma co zwracać uwagi, bo tu jest głównie handlowany dolar amerykański do peso meksykańskiego, czyli USD MXN. Aktualnie nie ma tutaj pozycji właśnie na tej parze. Jest tutaj pozycja na funcie do Jena, który gdzie zostałem złapany. W sumie mam tam ustawioną piramidę Short. I jedną pozycję. Jedna pozycja została otwarta. Fund do Jena, jak wiecie, w ostatnich dniach mocno urósł. No ale z jedną pozycją mogę poczekać sobie. Też przejdę za chwilę. Jak już wyjaśnię, transakcję na dolarze do meksykańskiego, to przejdę też do tego funta do jona. oraz jedna pozycja na indeksie zmienności na wiksie, gdzie dość sporo także handluje na tym indeksie, ponieważ mieliśmy ostatnio wyskok z poziomów 14 do prawie 16. Także dość znaczny wyskok. Aktualnie w ciągu tych 36 dni i prawie 100 transakcji jest zysk. Ponad 200%. Niewielkie obsunięcie kapitału. Tak zwane drawdown. Gdzie najwięcej to około, tak myślę, 20% było przy zrobieniu tego wyniku. A to wszystko dzięki temu, że tu jest główne zagrywanie. Jedną pozycją zateru. A także kilka dopiramidowanych pozycji. Czyli całkowita przewaga statystyczna. A na właśnie dolarze do peso meksykańskiego z tego atr bardzo dobrze to działa. Tutaj widzimy pierwszą pozycję, którą chcę pokazać. Jest to pozycja na dolarze do peso meksykańskiego. Pozycja short. Wejście tutaj, czyli short zamknięty przez pozycję długą. Dlaczego została tutaj otwarta na tym poziomie w okolicach 19,50? Zaraz wyjaśnię. Przejdźmy na interwał 4 godzinowy. Oddalmy ten wykres, aby było widać ten swing spadkowy. Mamy swing spadkowy. Największa korekta w tym swingu. Mamy zejście na niższe poziomy. I ten swing, wielkość tego swingu, odmierzamy. Górna krawędź jest właśnie w okolicach 19:50. Tutaj otwieram pozycję short. Zamknięcie pozycji target miało być na poziomie 19:20, ale zamknąłem wcześniej. Z tego względu, z tego względu, że tutaj były już reakcje ceny w górę. Czyli cena mocno spadała, ale już zaczęła reagować w górę. Były reagowania. Zaraz to pokażę. Przybliżmy teraz na interwał 30-minutowy. Przejdźmy dokładnie. Do momentu zamknięcia. Możemy to sobie jeszcze zmniejszyć na, nie wiem, może i da się zmniejszyć, ale ciężko to się robi. Także przybliżę tutaj, co działo się właśnie przy zamknięciu. Otóż cena zaczęła spadać, zobaczyłem, że jest to w górę. Wolałem zamknąć, bo obawiałem się większej korekty głównie właśnie zamykam po takim szybkim zejściu później jeśli cena rośnie to wolę to zamknąć bo obawiam się większej korekty gdzie nauczony jestem z piramidowania że lepiej zamknąć pozycję na przykład jeśli macie shorty to pozamykać wszystkie otworzyć jedną pozycję i znowu dopiramidować kolejnymi pozycjami także w sumie już znacie Wód otwarcia i zamknięcia tej pierwszej pozycji. Teraz przejdę do drugiej pozycji. Teraz pokażę przykładową drugą pozycję, gdzie można to uznawać za typowy skalp. Ja to tak nie uznaję. Tu jest grana handel, nasz tak zwany szum transakcyjny, gdzie mamy wysoką zmienność i można po prostu między dwoma poziomami handlować. Tutaj, w sumie. Ogrywałem bardzo wiele tutaj tych poziomów. To jest przykład transakcji: wejście w shorta, zamknięcie tego shorta, wejście tutaj w longa, chyba było tutaj zamknięcie tego longa, wejście w shorta, znowu zamknięcie, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że mamy tak zwany szum transakcyjny. Bardzo łatwo można to rozgrywać. Czyli czysta zmienność w jednym zakresie cenowym najłatwiej się handluje właśnie. Stąd była tak bardzo popularna ta para, czyli USDMXN w ciągu ostatnich kilku tygodni. Właśnie z powodu tej wysokiej zmienności implikowanej, gdzie w jednym zakresie cały czas porusza się cena góra do idealnie dla wszelkich grydziarzy i innych, ja tutaj po prostu zagrywam jedną pozycją. maksymalnie dwoma ponieważ już trzy uznaję za gridowanie i na przykład mógłbym na przykład wejść tutaj w shorta, nie udałoby mi się to wejście, bo take profit miałbym dla niego gdzieś tutaj drugą pozycję w shorta tutaj, zamknąłbym te Tą drugą pozycję na tej proficie, na targecie dla tej drugiej pozycji. Otworzyłbym. Jednocześnie trzymałbym cały czas tego pierwszego shorta. Otworzyłbym na tym poziomie longa. Tutaj miałbym target. Dla niego. Znowu otworzyłbym shorta. Zamknąłbym tego shorta na tej proficie. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu wysoka zmienność implikowana. I póki ona występuje, to można zagrywać. A tutaj już się coś zadziało. Otóż nie mieliśmy takiej zmienności jak jeszcze 2 i 3 grudnia. Tutaj już rynek powinien być bardziej zmienny. Te ruchy powinny być o wiele większe, uwiększają amplitudzie. Natomiast nie były. I coś takiego zawsze zwiastuje nadejście dłuższego swingu, bardziej trendowego. I taki właśnie nadszedł. Zobaczcie, że on zapoczątkował tutaj ten większy spadek. I jeszcze pokażę trzecią pozycję, która jest na tak zwanym indeksie strachu, zmienności. Różnie to jest nazywane WIX Seria Grudniowa Z9. Tu Vice Market jest niski spread w godzinach handlu S&P 500, gdzie handluje się od 15:30 do 22:00. Jest na pewno tylko 6 punktów spreadu. Natomiast w pozostałych godzinach 8 punktów. Te 6 punktów pojawia się w okolicach 12:00 czy około południa. Już jest niższy spread. Tu chciałem pokazać tą pozycję. Long zamkniętą tutaj. Tutaj mam kolejnego longa, i tutaj z targetem celuję przebicie tych wierzchołków w tym ruchu. Także ten rachunek będzie do podglądu na platformie edukacyjnej i na właśnie na PECT będą pokazywane kolejne transakcje wykonywane na tym rachunku co do najbliższej przyszłości to myślę, że już niedługo ta para USD MXN nie będzie już tradowalna nie będzie do handlu ponieważ straci zmienność Także są okresy, gdzie mamy bardzo duży ATR i można z niego handlować, a są okresy, że lepiej odpuścić. W ostatnim czasie ten ATR był bardzo wysoki na USDMXN, stąd właśnie te zyskowne wyniki. Jeszcze powiem o tej nieudanej pozycji na funcie do jena. Dlaczego ją otrzymam? Co to znaczy, że miała to być pierwsza pozycja do piramidy? Zaraz przejdziemy do wykresu. Jesteśmy właśnie na wykresie funta do jena, gwpn, wykres h4, czyli 4 godzinowy. Tylko, że świeczek nie uznaje, to zmieńmy ten wykres, oddalmy po prostu, aby nie było ich widać. Dobrze, teraz już jest lepiej. Widzimy ten okres długiej konsolidacji. Oczywiście tutaj pozycja short, tutaj poziom targetu. Zakładałem, że będziemy mieli spadek w dół z tej długiej konsolidacji, ale początkowe wejście w pozycję było wyżej, mniej więcej tutaj na tym zakresie. Były już tu trzy transakcje otwarte. Ale na powrocie ceny zostały one pozamykane. Także jeśli cena spadnie w dół, no to pozycje zostaną potwierdzone. Zrobię te pozycje oczekujące sell-stop, gdy cena zacznie wykazywać spadki. Gdy cena zacznie spadać po prostu. Natomiast nie wykluczam tego, że Mogę zrobić coś takiego w ten sposób, że mamy tutaj otwartą pozycję short, zamknę tą pozycję tutaj, na przykład przy aktualnej cenie, poczekam tutaj na ten spadek poniżej tego poziomu, tworzę shorta i zacznę piramidować pozycję short, ale więcej nie będę tutaj. Mówił na temat metod teorii na nagraniu. Na nagraniach na kanale YouTube grupy traderów będzie pokazana czysta praktyka, gdzie będą już pozycje przed faktem, a cały proces i wyjaśnienie, dlaczego, skąd, jak, cały know-how jest na platformie edukacyjnej PGT. Ponieważ wymaga to dłuższego wyjaśnienia, samo wyjaśnienie prowadzenia pozycji w piramidzie to już nie jest takie jedno nagranie, tylko cały cykl nagrań, ponieważ samych metod prowadzenia pozycji mam cztery. Oczywiście dwie podstawowe metody prowadzenia pozycji, a cztery razem łączne i jeszcze dwie dodatkowe, czyli razem. 106 metod. I to nie są takie metody, że prowadzicie sobie po ostatnich high low, low high, czyli ostatnich dołkach. Tylko są oparte na uśrednieniu dla wszystkich pozycji i przystawianiu na przykład stop losa wspólnego, czy innych właśnie zależności. Teraz już pozdrawiam. Życzę zysków. Nie gridujcie, tylko handlujcie z przewagą statystyczną. Pozdrawiam. Jeszcze do tego materiału dogram informacje na temat bitcoina, na temat tego ostatniego wyskoku w górę, który był od 7200 do 7800. Dało się to przewidzieć, posługując się tak zwaną luką wolumenową. To jest tłumaczone na platformie edukacyjnej, ale tu chciałbym to pokazać. Na platformie BitMEX, gdzie jest kontrakt XBTUSD, czyli tak zwane kontrakty terminowe na Bitcoina, wystąpiła luka wolumenowa. Widoczna dokładnie tutaj. Na innych poziomach jest około 14,26. W okolicach 18 milionów, Natomiast na poziomie 7900 jest luka wolumenowa, tylko 9 milionów tam stoi, a już na 8000 stoi 18 milionów znowu. Czyli polega to na tym, że tu na 8000 stoi dużo podaży, załóżmy, że 20 milionów, natomiast na 7900 stoi tylko 9 milionów popyt kupując ma bardzo łatwo wypchnąć cenę tutaj w te rejony natomiast natrafia na dużą ścianę podaży za tym właśnie poziomem 7900 i od razu momentalnie cofa w dół na takich zależnościach luki wolumenowej w okresie kwietnia 2018 bardzo dużo można było zrobić i kiedy zwiększa się zmienność na rynku krypto, a ta zmienność jest dosyć spora w okresie ostatnich dwóch tygodni, no to można to wykorzystywać.